Witam serdecznie wszystkich sympatyków kolejarza Stróże. Zapewne nie ma osoby w naszym terenie, do którego nie doszła ta tragiczna wiadomość, że zmarł nasz długoletni piłkarz, wybitny działacz, twórca wielkiej potęgi kolejarza Stróże, pan Stanisław Kogut. Zapewne państwo, tak jak i nam, jest do tego momentu ciężko uwierzyć i dalej do nas to nie dochodzi. Bo nie tak dawno, bodajże 2 tygodnie temu, siedziałem tutaj w tym pomieszczeniu z panem Staszkiem i rozmawialiśmy o przyszłości klubu. Był bardzo poruszony, że coś się dzieje fajnego w klubie, że dużo ludzi znowu przychodzi na stadion, że młodzież się angażuje w kibicowanie. Chciał nam pomóc. Niestety nie zdążył. Z tego miejsca pragnę powiedzieć, że tak samo ja, jak i moi współpracownicy oraz wszyscy przyjaciele klubu zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby kolejarz wrócił na zasłużone dla niego miejsce, żeby znowu się liczył w całej Polsce, żeby drużyny się liczyły z klubem Kolejarz, ponieważ było to marzenie pana Staszka, jest to marzenie też nasze. Decyzją zarządu postanawiamy także, że wszystkie mecze do końca rundy będzie poprzedzała minuta ciszy w każdej kategorii wiekowej w klubie Kolejarz oraz zawodnicy będą występować z czarnymi opaskami na ramieniu, aby uczcić pamięć i zasługi pana Staszka. Pozwolę sobie w imieniu całego klubu, czyli działaczy, zawodników, kibiców, złożyć najszczersze kondolencje dla rodziny pana Staszka. Chcę, żebyście wiedzieli, że całym sercem jesteśmy z wami w tym ciężkim dla was momencie i możecie na nas liczyć. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków. Amen. Spoczywaj spokojnie, Panie Prezesie.